Razem z kabelą Jędrzej, która przyjechała do nas, jak sami mówią, z miasta zegarów słonecznych z Jędrzejowa. Zapraszamy na biesiadę na Ludowo z Jędrzejem. Gorące brawa! Witowo z kapela z miasta Jędrzejowa, Witowo z kapela z miasta Jędrzejowa. Witam ja was wszystkich sercem od radości, witam ja was wszystkich sercem od radości, wszystkich tu miejscowych zaproszonych gości, wszystkich tu miejscowych zaproszonych gości. A na tym świecie ważne są pieniądze. Jędrzejowski folklor pod zametki szczechy, Jędrzejowski folklor pod zametki szczechy. Od samego serca dla was dla uciechy, od samego serca dla was dla uciechy. Jak będzie trzeba, rdniemy po kielichu. Grajka zbyt chłopaki, niechaj ściany huczą. Grajka zbyt chłopaki, niechaj ściany huczą. Choć ludowy muzyki dziś w szkołach nie uczą. Choć ludowy muzyki dziś w szkołach nie uczą. Kochani, mam tutaj coś dla was. Są takie kasety dostępne u nas. Kochani, muszę wam coś powiedzieć takiego fajnego. Powiem tak, mąż wieczorem kładzie się spać do żony, a żona ma takie kropelki i kropi się tak do jednego ucha, kropelkę do lewego oka, dwie kropelki do prawego, dwie kropelki, a między nogi cztery. A mąż mówi, ty idiotko, co robisz? A ona też już dawno nikogo nie widziała. Dziewczyno miła, uśmiechnij się, dziewczyno miła, uśmiechnij się, poprzez.
siły, to my na bagie się kochali. Choć ludzie ludzie nam zazdrościli, to my tak bardzo się kochali. Miała mama takiego małego synka, ale jak to chłopaki, takie buziaki są, nie? Chodził teraz, ciepło było, w takich krótkich spodenkach, i rękę se wkładał tam i bawił się siusiakiem. A mama mówi, nie baw się, i tak, a w końcu przychodzi tam gościu taki z takim wielkim brzuchem. Ona mówi, jak się będziesz bawił tym siusiakiem, to ci taki brzuch urośnie. A on tak z pokornią. Ale mama przeszła z tym chłopakiem tam dwie ulice dalej, idzie kobieta w ciąży. O, bawiła się pani siusiakiem, bawiła. Co tam robili, nie wiem dokładnie.
kupić wyparcie. Rączki na łączkę, krównika miała. Dziękujemy za brawa. Kapela Andrzej z nami. Pani, myśmy tutaj przyjechali taką grupą, to znaczy takie jędrzejowskie dinozaury. Tu każdy jeden z członków dzisiejszej tej kapeli ma swój zespół, ale chcieliśmy tu do was przyjechać. Wspaniałe strony. Zawsze przyjeżdżaliśmy w lutym, w marcu, a teraz mamy tak cieplutko przed żniwami. Już moment. Proszę państwa, przychodzi babcia do lekarza i mówi tak: doktorze, mam sklerozę. Doktorze, mam reumatyzm. Doktorze, mam cukrzycę. Wszystko mam. A doktor się pyta tak: babciu, a może powiedz, czego ty nie masz? I no powiedz prawdę. Doktorze, ja nie mam zębów. Czemu w polnych oczach ty? Czy cię zdradził, czy oszukał? Może za innym tęsknisz ty? Czy cię zdradził, czy oszukał? Może za innym tęsknisz ty? Wyciągam ręce do ciebie.
się takich dwóch kolegów. Tam jeszcze z wojska, taki downiejszy. Jak u ciebie? Dobrze, wszystko bardzo dobrze. A u ciebie nie bardzo. Dlaczego? Bo moja żona mnie zdradza. Jak to cię zdradza, twoja żona? No tak, w Warszawie mieszkałem 3 lata. W Poznaniu 4. We Wrocławiu 5. No jak cię zdradza, ty co trochę gdzie indziej mieszkasz. Ale listonosz przychodzi ten sam. Thank you.
mnie nie pod rękę, może weź nie wkrótce już. A jak się tak zakochamy, to zgarniemy 500 plus. A może weź mnie pod rękę, może weź nie wkrótce już. Swojego kochanego męża. Mówi, może byś pojechał gdzie? Do córki? Albo gdzie byś się wybrał? No to on pojechał na kurację na 3 tygodnie. Jak przyjechał, taki zadowolony, uśmiechnięty, przyniósł zdjęcie i mówi, żono, patrz, poznałem z Warszawy takiego lekarza, a prokuratora z Krakowa. I kto przyszedł, to się chwalił tym zdjęciem, kogo on poznał, jakich to ma fajnych kolegów, takich donośnych, tego, nie? Ale to było 1 tydzień, 2 tydzień, 3. Żona się wkurzyła, pojechała tam do tego uzdrowiska, gdzie on był. Z tym zdjęciem zachodzi na recepcję. Pani, znosz pani takiego tutaj kogo? Tak, ten jeden tu z Krakowa. A, tak, tak, o pijocyna. Babiusz, ten drugi, taki są nie lepszy. A ten? O, na jego męża pokazuje. Ten był gościu. Przyjechał z żoną i odjechał z żoną. Thank you.
Dzięki Andy, że do mnie, to mój stary wciąż pije. Ty to będę szczęśliwa, tylko ty przytulisz mnie. Ty to będę szczęśliwa, tylko ty przytulisz mnie. Intercity w Wiedniu do Władysławowa. I słuchajcie, do wagonu weszła mama z dwojkiem takich chłopaków, łobuziaków. Te chłopaki łobuzowały, tak latały po tym wagonie. Ludzie zwracali uwagę do tej mamy, żeby ich uspokoiła. Ale ona miała laptopa przed sobą, patrzyła tam na jakąś stronę internetową, a te chłopaki tak latały, tak łobuzowały. Jeden przylatuje do mamy i mama: uspokój tamtego, uspokój, bo on wariuje, a oni oba wariowali. Za kawałek tamten drugi go: mama, uspokój tego, bo widzisz, jak mi to kuczą? Mama, nic. Ale jak upłynęło tak za 20 minut, jeden przelatuje mi: mama, co to była za stacja? Mama, nic. Mama, co to była za stacja? A co chciałeś? Bo tamten wysiądł. A póki zagroj ta sami, ja trochę dychnę, co? Thank you.
wam tak, taką serą prawdę wam powiem. Taką, no i prowadziwszą. Żona wraca z delegacji do domu, a mąż tak patrzy na nią, a ona taką odstrojoną. Mówię wam, jako odpierdolona była. Mąż mówi tak, żona, a co się stało? Tak skromnie pojechałaś, a tak bogato przyjechałaś. A wiesz co? To dzięki mojej koleżance, bo ona namówiła mnie i taki kupon zem wyciągnęła i zem wygrała pieniądze. No, no to dobrze, nie przepiłaś, ubrałaś się, może być. Coś ta za pół roku znów pojechała tę delegację. Przyjechała, jeszcze lepiej odpierdzielono. Buty ta, to jest 7 tysięcy. I mąż do niej mówi tak, żono, no i co, skąd te pieniądze mąż? No ten kupon zem wyciągnęła i zem wygrała. No a przecież mieliśmy kupić drzwi do garażu. Widzę, jakie stare drzwi do garażu, możemy kupić drzwi do garażu. I co? Nie pierdziulko, idź do łazienki, weź mi tam wody trochę, bo się chciałam, nalej mi tam z pół, żebym się miała jak okąpać. A on poszedł i tak nalał tak ze 2 centymetry. A ona wchodzi w tej łazienki i mówi, tyle żeś minuty wody nalał, tyle, a dlaczego tak? A żeby się ten kupon nie umocął.
latami babcia wybierała się na imprezę. No i tak elegancko się ubrała, ale mieszka na 12 piętrze, wchodzi do windy, a tu ino cyk, winda już jest na 10. Wchodzi taka paniusia, wyperfuniono, mówię, bo babcia ino nosem pokręciła, odwróciła się. Winda zjechała na dół, wchodzi następną. I mówi, a co pani ma za perfumy? No, moje perfumy to 600 zł. No, drogie perfumy, mnie na to nie stać. Może córka mi kiedyś takie zafunduje. Znów winda zjechała tam na 7. piętro. Wchodzi jeszcze jedno, jeszcze lepiej pachnie. I tak się przechwalają, że te najlepsze perfumy to numer tam 658, ta B490. Słuchaj, ta na samym dole, jak winda opadła, babcia wychodzi z tej windy i puściła bąka. Mówi, to jest zapach po Brukselce. Kupiłam w Lidlu za 3,99. Czego nie powiedziałaś? Przechodziłem zima, lato, ty się pogniewałaś. Ty przechodziłem zima, lato, ty się pogniewałaś. I chciałem spojrzeć w twoje oczka, ty nie masz ochoty. I chciałem spojrzeć w twoje oczka, ty nie masz ochoty. I na granicy tam pod lasem innym się całowałaś. I na granicy tam pod lasem innego całowałaś. Głosy pragną rosy i opragnąłem ciebie. I jak te rosy płatną rosy i opragnąłem
innego i osę znajdę do widzenia z nami. Mąż innego i osę znajdę do widzenia z nami. Jesteście cudowni i wspaniali. Słońca, jak ten COVID był, to ci młodzi nie wiedzieli, gdzie się podziąć, nie? Bo to ta maski na mordę i na duchy. Słońca, taki jeden do dziadka mówi: dziadek, ty masz tam gdzieś w domek w górach. Może byś wynajął, ja bym pojechał swoją dziewczyną bez masek, nie? No dobra, ale mówisz co, tam zajedziesz, to zimno. Tam drzewa to jest, ale to trzeba napolić to. Byś to umiał, dziadek, nie przejmuj się, my tam se damy radę. Tak zajechali w te góry, otwierają, a tam na dworze było trochę cieplej, ale w środku było pieruńsko zimno. On poszedł tego drzewa na przynosił, rozpolili, ale go tak mi ręce zmarzły, tak mi ręce zmarzły. A ta dziewczyna mówi: dawaj tu między kolana te ręce ogrzejemy, dawaj tu ogrzejemy. Tak poszedł z 5 razy, przychodzi i ona mówi: dawaj te ręce ogrzejemy. Ale już tak za 6 razem, a ona do niego mówi tak: ręce ci zmarzły, a nie zmarzły ci uszy? Thank you.
tańczy my. I nas robią wiaterkami. Ona jeszcze lepsza, ona jeszcze lepsza, bo do mnie cytruszkami. I ona jeszcze lepsza, ona jeszcze lepsza, bo do mnie cytruszkami. I kto zna ta pożagę, mój Boże kochany, kto receptę przepisze? I kto zna ta pożagę, mój Boże kochany, kto receptę przepisze? Muzyka ładnie grała, dziewczyny piszczały i same sobie stringi przez głowę zdejmowały. I same sobie stringi przez głowę zdejmowały. Powiedzcie tym moim chłopakom, bo ten akordonista ma tak smutną minę, że jak patrzę na niego, to mi takie wszystko smutne. No gdzie jeszcze Grot chyba nie sprób tego, nie? Pani, jeden utwór, jeden kawał i już. Opowiem wam tak, po moich stronach to tak, jak miałeś już tam 3 hektary pola, czy 4, to cię już wszystkie dziewuchy chciały, bo mas pole za moich czasów, nie? Wpierdziuliłem się tak, że niesamowicie. Ale dzisiaj dziewuchy wybierają albo policjanta, albo strożoka. No i jeden taki strożok mówi, u nas tam w tej jednostce całej straży to mamy takie sygnały. Pierwszy sygnał jak zawyje, to my się ubieramy. Drugi sygnał, dzwonek jest, to my zjeżdżamy na dół. Trzeci, to już jesteśmy w radio, w tym całym bojowym wozie, jedziemy do pożaru. A żona mówi tak, to wiesz co, może byśmy tak u nas zastosowali dzisiaj wieczorem. A dlaczego nie? A ja? No spróbuję. Pierwszy dzwonek mówi, skakujesz do łóżka. Tak. Drugi, najpierw rozbierasz się, skakujesz do łóżka. A trzeci, będziemy się kochać. Zojta, jak zaczyni się kochać, to ona jeszcze mówi, a teraz czwarty dzwonek, a teraz czwarty dzwonek. A co to ten czwarty dzwonek? Ja nie wiem, co ten czwarty znaleźć. Wyciąg węża, bo do ognia daleko. Czarno.
oko i pani ucieszę. Pocieszę tam oczy, pocieszę tam oczy i wszystkich ucieszę. Mogę złowić strąga, usmażyć na ruście. Mogę złowić strąga, usmażyć na ruście. Popatrzyć na dziewczę, popatrzyć na dziewczę o tym cudnym biuście. Popatrzyć na dziewczę, popatrzyć na dziewczę o tym cudnym biuście. Dzisiaj rządzą od samego rana, karczmie dzisiaj rządzą od samego rana. Gosia tańczy boso, Gosia tańczy boso, Tadek na kolana. Gosia tańczy boso, Gosia tańczy boso, Tadek na kolana. Ledwo się porosie, bo to wskok do linią. Ledwo się porosie, bo to wskok do linią. Ludzie tam pracują i wesoło żyją. Ludzie tam pracują i wesoło żyją. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.